jak już władza komunistyczna się zaczęła tam usadawiać, już zaczynała wchodzić ta kolektywizacja, wtedy wyjechaliśmy z mamą na Dolny Śląsk do Polski. Wywozili repartiacja, to 1946 rok. Przyjechaliśmy do wsi Nowy Waliszów, powiat Bystrzyca-Kłodzka. Tam zacząłem chodzić do szkoły podstawowej w tym Waliszowie. Później 3 lata przerwałem, bo choroba nogi. Uczyłem się sam, tylko nauczycielka przychodziła, zdawałem egzaminy. Skończyłem średnią szkołę w 1957 roku w Bystrzycy-Kłodzkiej i poszedłem do seminarium we Wrocławiu Wyższego. Czasami przypadki są. Proboszcz wiedział o tym, zresztą sam był pan Tajlajmon Patyjuk, czyli on był Podlasiukiem i był z pochodzenia grekokatolikiem i wiedział. Nie wymagał specjalnie metryki, a metrykę mieliśmy, no, jak jechaliśmy ze wschodu łacińską. Także w seminarium, ale rektor wiedział, bo powiedziałem, a mówi, nic się o tym nie martw. A jak się stało? Mieliśmy koło Waliszowa, jest takie piękne sanktuarium Matki Bożej w Międzygórzu. Matka Boża Śnieżna, przepiękna figurka, to jest kopia figury Matki Bożej z Maria Cel. I tam chodziłem często na piechotę sobie przez pola, zresztą krajobrazy są śliczne. I tam tak, no, modliliśmy się z kolegami, tam byliśmy, czy z pielgrzymkami, no i tak, prawda, patrzyłem na tych zakonników, którzy tam byli, no, chciałem pójść, prawda, do zakonu. Ale jakoś tak proboszcz pokierował tym, że poszedłem do seminarium. A w seminarium rektor odprawiałeś, to już 57 rok, już zaczęło się odprawiać. Tak to, obrządek zaczął być tolerowany. I we Wrocławiu ksiądz już odprawiał szuflad świętej pamięci. Jako klerycy zachodziliśmy. Wyjątkowo ja lubiałem zawsze zachodzić na tę mszę świętą. Słuchałem tego, bo cały czas nie było z tym kontaktu. Szkoła średnia czy szkoła podstawowa, bo nie wolno było. 10 lat obrządek był zupełnie zabroniony i ani szkole, ani języka, ani gazety. Ale tam do cerkwi się chodziło. Ksiądz był bardzo życzliwy. Później byli tam drudzy księża grekokatolicy. Zacząłem poznawać tam liturgię i zacząłem się tym głębiej interesować. Legnice, no tam była Legnica, była modla, była zamienice, był Przemków, to ja to obsługiwałem, no jak mogłem, i szprotawy, czyli odprawiałem w każdą niedzielę 4 liturgie. Przez tyle lat nasze liturgie są długie. To tak była ciężka praca, człowiek był młody, byli ludzie, cieszyłem się tym, no. Po 60 latach zostałem pierwszym biskupem w 1989 roku. Jako wikariusz jeszcze dalej, księdza prymasa Glemba. Dopiero w 1991 roku nastąpiła reaktywacja diecezji przemyskiej. To była uroczystość dla wszystkich wiernych w całej Polsce, słusznie tak byli. Przyjechali biskupi, którzy akurat jechali na Ukrainę z Rzymu,
Posiedzenie tam mieli biskupi, wszyscy z kardynałem Lubaczewskim, który wtedy wyświęcał mnie, i biskup Marusen, i biskup Losten, ksiądz prymas, biskupi polscy, no i cała bazylika wypełniona grekokatolikami. Wizyta Ojca Świętego w Przemyślu bardzo, prawda, no tak nas pilnowali bardzo, byśmy nie daj Boże coś Ojcu Świętemu nie zrobili. Pełno policji, pełno wszystkiego i to, no to wszędzie chodzili za nami, sprawdzali i tak dalej. No przecież wierni wschodniego kościoła modlą się w liturgii 5 razy za Ojca Świętego. Kochają go. Zresztą Jan Paweł II był niezwykle życzliwy i niezwykle otwarty na wschód. No to przyjechał tu, no też do katedry nie wpuszczono, chociaż chciał, żeby tę katedrę zwrócono. No, robiliśmy różne zachody, nie można było. Karmelici i ci wierni, taka gromada ludzi tutaj w Przemyślu, pod takim przewodnictwem jednego pana, nie doszło do tego. No więc był skandal, bo pierwszy raz zakonnicy i katolicy nie wpuścili Ojca Świętego. W Afryce zbudowano kościół specjalnie, by Ojciec Święty mógł być. W Przemyślu zamknięto przed nim drzwi. No to samo za siebie mówi, komentować tego nie będę. Był Ojciec Święty u nas w naszym tej garnizonowym kościele i ten kościół przekazał nam na własność wieczną. No i myśmy go dostosowali tak, jak widać, że dzisiaj wygląda. Holy Virgin, Presencia Tua, Spodetra, I Sveja Velosia Poklonimia, Mora Libera, Holos Vichem Dovi, Pozdravim Sinom Tebe Nazivajucim, I Duhovei, Holobinim Zasvichem Tvergi Svoj, Христе Боже, и світ просвіти, слава тобі. Нехай докладе в Ізраїлів, бо він благий, бо навіки милість його. Коли в Йордані хрестився ти, Господи, tutaj w Przemyślu zajęliśmy się sprawą odzyskiwania w komisji majątkowych tych spraw. Bardzo trudne, bo to zawile, prawda, pomieszane, to parafie łacińskie, pola, lasy, no to było wszystko własnością kościoła. To się zaczęło, prawda, przed 89 rokiem, dopiero w 89 stałem biskupem, więc część przejął kościół łaciński tych dóbr, część przyjęła cerkiew prawosławna. Myśmy się starali tu w Przemyślu, odzyskaliśmy to duże seminarium, no ale żeby to utrzymać, bo to było zrujnowane, trzeba było, prawda, w pewien sposób jakoś wypożyczyć to. Teraz odstaliśmy palac, zwrócono, gdzie było muzeum, doprowadzone do ruiny. W środku, w piwnicach grzyb.